Scenariusz życia. Przez całe życie byłem nietypowy. Niektórzy powiedzieliby, że jestem wyjątkowy, a nawet dziwny. Według mojej definicji jestem po prostu kreatywny. Kiedy coś nie działa, na przykład piekarnik, improwizuję. Pizza z żelazka jest całkiem niezła. Improwizuję we wszystkim, myśląc nieszablonowo. Jeśli coś nie idzie zgodnie z planem, jak wtedy, gdy podczas przedstawienia szekspirowskiego w liceum zawiódł mnie głos, improwizuję. Oto jest pytanie. Czy szlachetniejszym jest znosić świadome losu wściekłego pociski i strzały? Mój synek. Jedną z niewielu osób, które zawsze we mnie wierzyły, bez względu na wszystko, jest mój tata. Od śmierci mamy mam tylko jego. Ona też we mnie wierzyła. Mam nadzieję, że pod koniec roku pojedziemy razem na wakacje. Teraz zostaliśmy sami, ale jesteśmy zespołem. Muszę dbać o mojego staruszka. Nie mogę się doczekać lunchu. Czas na śniadanie. Musi być tu coś dobrego. Wygląda dobrze. Dzień dobry, Mia. Nie zapomnij, że za 5 minut mamy spotkanie. Tak, wiem. Do zobaczenia. Jakie mam marzenia? Być aktorem, na przykład w Sekretnym świecie Benjamina Hughesa. To o facecie, który prowadzi podwójne życie, próbując założyć własną firmę produkcyjną. Życie Bena jest bardzo podobne do mojego. Moim głównym celem jest zostać aktorem. Wiem, że to długa droga, ale chcę zaryzykować i robić to, co kocham. Mam nadzieję, że znajdę też miłość. To jest na mojej liście. Takiej jak lista castingowa, którą mam. Kimi K. Casting. Cześć, czy mogę rozmawiać z Kimi? Przy telefonie. Sekretny świat Benjamina Hughesa to jeden z moich ulubionych seriali. Do rzeczy, dzieciaku. Zastanawiałem się, czy mógłbym umówić się na przesłuchanie. Kończysz szkołę? Nie. Świeżo upieczony absolwent? Tak, skąd pani wiedziała? Masz desperację w głosie. Jest luty. O tej porze roku mam wiele takich telefonów. Rozumiem. Słuchaj, moja rada dla ciebie, dzieciaku, znajdź agenta i wtedy porozmawiamy. No właśnie, nie mam. Halo? Na czym skończyliśmy? Nina Link Casting. Witam, dzwonię w sprawie castingu. Jest pan agentem? Agentem? Tak, jestem z nowej agencji talentów Davida. David Tankstar Management. Mam świetnego nowego absolwenta aktorstwa, Sama Davisa. Dobrze. Prześlij mi proszę dane swojego klienta, a my się tym zajmiemy. Bayer. Słucham? Bayer, zejdź stamtąd. Przepraszamy, obecnie szkolimy psa biurowego. Tak, prześlę te szczegóły. Dziękuję. Bye. Dziękuję. Czapka kreatywności na głowę i gotowe. Dzięki, jesteś nowa. Alex, cześć, jestem Kim. Ten facet wydaje się w porządku. Alex. Cześć, Alex, jestem Lana. Dziękuję. Ostrożnie, nie zgnieć mojego kapelusza, a teraz powieś to. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że założyliście czapki kreatywności. Mamy nowego klienta, szefa kuchni Adriana Cho. Mamy wprowadzić na rynek jego nowy produkt, Super Choc Chocolates. Jakieś pomysły? Mam pomysł. Dave? Możemy stworzyć kreskówkową wersję szefa kuchni Adriana Cho jadącego na krowie, z której zamiast mleka będą wypływać Super Choc Chocolates. Być może będziemy musieli poluźnić twoją czapkę, Dave, ale jeszcze do ciebie wrócimy. Ktoś jeszcze? I ja mam pomysł. Co powiesz na dzieciaka w stroju superbohatera, który rozdawałby Super Choc Chocolates? Dobrze. Podoba mi się, do czego zmierzasz. Możemy rozwinąć pomysł z superbohaterem? W porządku, Alex. Dziękuję za poranną herbatę i ciasteczka. Alex jest nowa w Price Advertising. Mój błąd. Alex, witaj. Pozwól, że przedstawię ci zespół. Dave, Mia, Kim i Lana. Dziękuję, Alex. To wszystko. Dziękuję. Wracając do kampanii. Czy moglibyśmy skorzystać z genialnego pomysłu Mii na superbohatera i rozwinąć go? Moglibyśmy mieć dziecko superbohatera albo mężczyznę. Moglibyśmy mieć superbohatera rozdającego Super Choc Chocolates dzieciom w szkołach lub na ulicach. Podobają mi się te wszystkie pomysły. Wrócimy z nimi jutro i zaprezentujemy je rano Adrianowi Cho. Brad, czy Lana i ja możemy pracować razem? Jasne. To by było na tyle. Dzięki. O co chodzi? Mia. Znowu ukradła mój pomysł. Jak? Pewnie dlatego uwielbia siedzieć obok ciebie. Jest tu dopiero od miesiąca i kradnie każdy mój pomysł. To moje pomysły doprowadziły nas do sukcesu, a nie jej. Byłoby miło, gdyby brat choć raz docenił moją ciężką pracę. Nie wiem nawet, jak w ogóle dostała tę pracę. Słyszałam, że pracowała w marketingu dla jakiejś sieci supermarketów w Los Angeles i została przeniesiona tutaj. Dlaczego tu przyjechała? No wiesz, LA ma o wiele więcej możliwości. Nie wiem. Czasami liczy się to, kogo się zna. Następnym razem usiądź obok mnie. Co się tak uśmiechasz? Mam parę. Pokaż mi. Aktor Sam? Powiedz mi więcej. Chodź, zabiorę cię do ulubionej kawiarni. W porządku. Idziemy. Moja kanapka. Mus z awokado. Witam pani, jak mija dzień? Mógłby być lepszy. Walentynkowy prezent dla kogoś wyjątkowego. Dziękuję. Federerowi się spodoba. Roger Federer, tenisista? Nie, Roger Federer, jej kot. Nazwała go na cześć tenisisty Rogera Federera. Jest kimś wyjątkowym w moim życiu. Kim, musi być ktoś jeszcze. Staram się, ale szczerze mówiąc, rozważam zrobić to sama. Co zrobić? Mieć dziecko. Mój lekarz powiedział, że muszę zacząć jak najszybciej. Nie mam już prawie jajeczek. Wiesz, co to oznacza? Zegar tyka. Rozważam zamrożenie jajeczek. Wiesz co? Myślę, że to świetnie. Przejmujesz kontrolę nad własną płodnością. To co zwykle? Tak. 2 lata w drodze. Dziękuję. Dasz to komuś? Komu, listonoszowi? Tylko on odwiedza mnie codziennie. Poza tym facet, którego lubię, nawet nie wie, że istnieje. Kto, listonosz? Nie. Wiesz, co mówią o biurowych romansach? Biurowych romansach. Co? Czekaj, to nie może być Dave, bo jest gejem. Kim? To nie może być brat. Nie spotyka się z nikim, odkąd się rozwiódł. Jest niemal żonaty z pracą, to pracocholik. Wiem, ale to taki dobry, niezawodny człowiek, przystojny i zdolny. Ma wszystko poukładane. Wiesz co? Koniec z oszustami, kłamcami i obiecaczami. Obiecaczami? Tak. No wiesz, takich, którzy mówią zrobię to, zrobię tamto, a potem tylko siedzą na tyłku i nic nie robią. W każdym razie powinnaś dać tę kartkę Bradowi, ale bądź tajemnicza. Wiesz, zostaw podpowiedź na końcu czy coś. Pracuję w reklamie. Pomyślę nad tym. Nie myślę za długo. Walentynki są już za chwilę. A okazje takie jak ta nie zdarzają się zbyt często. A propos okazji, powiedz mi więcej o aktorze Samie. Możesz w to uwierzyć? Minął rok i 4 miesiące, a jedynym przyzwoitym facetem, z którym mnie sparowało, jest aktor Sam. Wiem, kolejny aktor. To już 4. aktor, z którym się spotykasz. Lana, jesteś jak ich sponsorka, płacisz za wszystko, łącznie z lekcjami aktorstwa. Wiem. Myślisz o swojej mamie? Myślę, jak trudno może być znaleźć to, co mieli moja mama i tata. Możesz w to uwierzyć? To znowu aktor Sam. Zasugerowałam, żebyśmy poszli do restauracji, a on powiedział, wolę kameralne miejsca. Więc zaproponowałam, żebyśmy poszli do małej kawiarni, gdzie moglibyśmy napić się latte lub zjeść mafinkę. Zgadnij, co powiedział. Wolę być na świeżym powietrzu, posiedzieć na trawie. Lana, wiesz, co to znaczy? Witam pana spięte. Znowu rozmawiacie o moim tyłku? Tak, nie. Lana korzysta z aplikacji randkowej Lover Kicker, a facet, z którym się umówiła, nie chce jej nawet zabrać do kawiarni na mafinkę i kawę. Wiesz, co powiedział? Wolę być na świeżym powietrzu, posiedzieć na trawie. Jest krową, czy co? Zostaw go. Przypomina mi mojego pierwszego męża. I zobacz, gdzie teraz jestem. Wciąż jestem jego żoną. Kim? Wiesz co? Znam ten wyraz twarzy. Zdecydowałam, że pójdę na randkę z tym aktorem Samym. Pamiętaj, że on jest aktorem, czyli zawodowym kelnerem. Nie obchodzi mnie, co robi. Dopóki ma pracę, traktuje mnie z szacunkiem i ma dobrą duszę. Nie ma nic złego w jeździe próbnej. Kim on nie jest samochodem. Ale powinnam sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Może jest idealny. W każdym razie, jeśli ja mogę iść na randkę, ty możesz dać Bradowi kartkę. Nie przyjmę odrzucenia. Przykro mi, Lana. Nie bądź tchórzem. Wyzywam cię. Daj Bradowi tę kartkę. No dalej, zrób to. Dobra, zastanowię się. Zostaw moje ramię w spokoju. Cześć. Ty jesteś Sam. Tak, to ja. Usiądź. To nie jest siedzenie. Usiądź na trawie. Chyba jeszcze cię nie znudziłam. Nie, wysłałem tylko zamówienie. Już wyłączam telefon. Czemu wybrałeś to miejsce? To moje tajne miejsce. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, więc pomyślałem, że to dobry pomysł. Nie zapominajmy, że jest darmowy. Słucham? No wiesz, jest za darmo. Tak, przebywanie na świeżym powietrzu jest generalnie darmowe. Jest lato, więc dlaczego by się tym nie cieszyć? W każdym razie myślę, że jest fajnie. Słońce wyszło. Dostawa dla Sama. Dziękuję. Reszta dla ciebie. Dzięki. Mam dla ciebie latte. Dziękuję. A tu jest niespodzianka. Mafinka. Dziękuję. Skąd wiedziałeś, że lubię latte i mafinki? Pisałaś o tym. Zapamiętałeś. Pamiętam wszystko. Na czym stanęliśmy? A, sugerowałaś, że jestem skąpy. Co? Nie. Nigdy tego nie powiedziałam. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Czekaj, niech zgadnę. Chińszczyzna. Co? Myślisz, że jestem z Chin? Nie, ale ja jestem. Nie jesteś. Tak, jestem z Chin, tylko dlatego, że nie. To, że nie wyglądam na Chińczyka, nie oznacza, że stamtąd nie pochodzę. To, że wyglądam na Chinkę, nie oznacza, że lubię jeść tylko chińszczyznę. Większość Chinek, z którymi się umawiałem, lubiła chińskie jedzenie. A z iloma się umawiałeś? Z kilkoma. Co? Z kilkoma? Masz słabość do Azjatek? Czemu się tak bronisz? Nieprawda. Mój ojciec był dyplomatą w Chinach. Dorastałem tam. Przyzwyczaiłem się do kuchni, poza tym pracuję w hotelarstwie, więc jem to prawie codziennie. Jesz to codziennie. Czy wszystkie twoje dziewczyny były Chinkami? Nie, kiedy tata zachorował, wróciliśmy tutaj i umawiałem się z Australijką. Czy już wszystko z nim w porządku? Jest jak jest. Umawiasz się ze wszystkimi przez aplikację randkową? Tak, to znaczy tak? Nie mam czasu na poznawanie kogokolwiek. W dzisiejszych czasach ciężko jest poznawać ludzi w sposób naturalny, prawda? Nie musisz mi mówić. Kiedy poznaję ludzi online, mam o nich jedno wyobrażenie. A kiedy w końcu spotykam ich osobiście, zazwyczaj są kimś zupełnie innym. Zgadzam się. To tak, jakbyś widział ich najbardziej dopracowaną wersję online. Wszystko jest tak dobrane, abyś ich polubił. W większości przypadków jestem naprawdę rozczarowana, gdy widzę ich osobiście. Z wyjątkiem dzisiejszego dnia. Myślę, że przekroczyłem twoje oczekiwania. Naprawdę? Tak myślisz? Dobrze. Wciąż jednak nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Lubisz chińszczyznę czy nie? Jest w porządku. Byłabyś zainteresowana pojedynkiem chińskiego jedzenia? Czy to wyzwanie? Może. Znam idealne miejsce. Dobra. Wiesz co? Wchodzę w to. Super. Jutro mam wolne, jeśli jesteś wolna. Dam ci znać. Jasne. Przepraszam, muszę lecieć. Wszystko w porządku? Tak, pracuję nad kampanią reklamową. Nie ma sprawy. Wieki zajęło mi dotarcie tutaj. A jak dojechałaś? Autobusem, a ty? Tym. To twój? Mój rower ma już kilka lat, ale go lubię. Wyślę ci wiadomość na temat jutra. Będzie miło. Dzięki za dzisiaj. Kolejna randka z tobą, Federer. To Lana. Wybacz mi. Cześć, Kim. Jak było? Lepiej niż się spodziewałam. Ma potencjał i mamy wiele wspólnego. Wiesz, nie tylko ty masz dziś randkę. Naprawdę? Z kim? Z Bradem? Jest słodki, niezależny, ma wysoką samoocenę, uwielbia ryby, jest trochę owłosiony. ale mi to nie przeszkadza. Czekaj. Mówisz o Rogerze Federerze, swoim kocie. Połączyła nas więź przy grillowanym łososiu. Kim, Federer ma już panią Crackles z sąsiedztwa. Dobra, nieważne. Ruszajmy z tą kampanią. Jestem taka podekscytowana. Kolejna noc w pracy. Nic nie idzie zgodnie z planem. To scenariusz mojego życia. Dzięki, Alex. Bądź taka miła i powieś to. Firmy produkujące napoje również. Dlaczego noszą dziwne czapki? To ich czapki kreatywnego myślenia. Pomagają w przepływie kreatywności. Rozumiem. Dzień dobry, ekipo. Pozwólcie, że przedstawię wam Adriana Cho. Cześć wszystkim. Adrian, pozwól, że przedstawię ci zespół. Po mojej prawej stronie mamy Kim i Lanę, a po lewej Dave'a i Mię. Podzielmy się z Adrianem naszymi pomysłami na Super Choc Chocolates. Pomyślałem, że moglibyśmy użyć krowy Super Choc Chocolates z peleryną superbohatera na szyi. Kreskówkowa krowa superbohater. Choc Chocolates, jedzenie dla ciebie. Spróbuj, by poczuć się jak w niebie. Super Choc Chocolates najlepiej smakują, kubki smakowe tego potrzebują. Spróbuj, zjedz, posmakuj, jak superbohater się poczuj. Dobra, Dave, myślę, że to wystarczy. W porządku, dziękuję. Wiemy, o co chodzi. Myślę, że rap jest dobry. Mia, a ty co masz dla nas? Mamy dzieciaka w pelerynie superbohatera, który leci w dół i daje Super Choc Chocolates innym uczniom i mówi: spróbuj Super Choc Chocolates i bądź super cool jak ja. Pomysł na superbohatera jest dobry. Myślę tylko, że slogan powinien być bardziej chwytliwy. Kim i Lana, pracowałyście razem nad tą kampanią. Co dla nas przygotowałyście? Umieściłyśmy naszą reklamę w grze wideo, a superbohater Super Choc Chocolates wylatuje z labiryntu, a dzieci mu kibicują. Na koniec daje każdemu z nich Super Choc Chocolates i mówi: aby poczuć się jak superbohater, spróbuj Choc Chocolates już dziś. Uwielbiam to. Chciałbym również włączyć rapową piosenkę Dave'a do waszego pomysłu. Czy możemy obsadzić zarówno dzieci, jak i dorosłych w roli superbohaterów? Jasne. Jeśli ta kampania się przyjmie, chciałbym, aby Price Advertising realizowała wszystkie nasze kampanie. Doskonała wiadomość. Dzięki, Adrian. Poproszę cię tylko o podpis. Świetna robota. Mówię poważnie, jutro Jenny rozpocznie casting, dobrze? Dziękuję wszystkim. Chciałbym tylko wspomnieć, że Super Choc Chocolates sponsoruje również tegoroczne nagrody dla Kobiety Roku w reklamie. Proszę o nominowanie do Piątku Kobiet, które cenicie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę. Byłabym świetną zwyciężczynią. Jesteś tam, Dave? Tak, nie śpię i obserwuję. Obserwuję swoje powieki. Dalej, drużyno, chodźmy świętować. Dobra robota, wszyscy. Właśnie tego potrzebowałem. Wiesz, co byłoby idealne? Gdybyśmy mieli trochę truskawek. Mam trochę w lodówce. Jestem pewna, że miałam tu truskawki. Tak, pamiętam, że je widziałem. Położyłem obok nich moją kanapkę z jagnięciną. Doskonale pamiętam ten dzień, ponieważ ktoś wziął z niej ogromny kęs. Nie mówcie, że to któraś z was. Nie zrobiłybyśmy tego. Zjadłybyśmy wszystko. Zacząłem zauważać, że rzeczy, szczególnie jedzenie, zaczęły tu znikać. Tamtego dnia czekałem tylko na tę kanapkę. Gdybym był szefem... Nawet podpisałam swoje truskawki. Czekaj. Pamiętam, że widziałam Mię, jak tamtego ranka wyjadała z lodówki truskawki. Ta podrabiana, tania Prada. Stać ją na własne. Sprawdzę, czy nadal mam tu swoją mrożoną czekoladę. Nie mogę w to uwierzyć. Ktoś ukradł też moją mrożoną czekoladę. Powinniśmy dać tej kobiecie nauczkę. Może włożę tam kolejną mrożoną czekoladę z odrobiną środków przeczyszczających. Nie możemy tego zrobić. Będzie przez cały dzień biegać do damskiej łazienki. Tylko ten jeden dzień. Będzie dobrze. Podrzucimy jej jedną w tym tygodniu, kiedy najmniej się będzie spodziewać. To już ta godzina? Nie mów, że masz plany z tym skąpym aktorem. Może? Dobra, nie był skąpy. Pamiętał, co napisałam na swoim profilu rankowym i kupił mi latte i babeczki z Fast Foodie Express. Myślałam, że będzie jak aktor Rob, aktor John czy aktor Simon. Musiałaś kupić im drinki na pierwszej randce. Nie wszyscy aktorzy są jak ta trójka. Po prostu miała z nimi pecha. A jak wasza chemia w skali do 10? 8. Był naprawdę słodki. I mieliśmy podobne poglądy na randki. W każdym razie zabiera mnie dziś na kolację. Gdzie? Do Majka na małego burgera? Nie, do chińskiej restauracji. Też jest Chińczykiem? Tak jakby. Wyjaśnij proszę. Urodził się w Chinach, ale jego rodzice są Australijczykami. Jego tata był dyplomatą i został tam oddelegowany, a on tam dorastał. Jeśli wszystko pójdzie dobrze dziś wieczorem, zapytaj, czy ma brata. Dla mnie. Rozumiesz? I dla mnie. Spóźnia się. Cześć, przepraszam za spóźnienie. Cieszę się, że dotarłaś. Nie przegapiłabym tego za nic w świecie. Czy chcecie menu? Właściwie tylko jedno menu na dzisiejszy wieczór dla Lany. Myślę, że to ona będzie dziś zamawiać. Jasne, Sam, wrócę po wasze zamówienie. Dziękuję. Znacie się? Można powiedzieć, że jestem tu stałym bywalcem. Chyba wiem, co zamówię. Nie chcę zepsuć niespodzianki, więc po prostu przeczytam numery dań. W porządku? Jasne. Numer 6 na przystawkę, numer 57 i 99 ze smażonym ryżem. Czy to wszystko? Tak, dziękuję. Z dodatkowym chili? Nie lubię chili. Ja lubię. Jasne. Jakieś wino dla was? Nie, wystarczy herbata, dziękuję. Nie wiem, czy chili będzie pasować do tego, co zamówiłam, ale to twój wybór. Myślę, że nigdy nie zapomnisz tego posiłku. Jestem tego pewien. Masz jakieś rodzeństwo? Mam przyrodnią siostrę, której nie widziałem od lat, więc uważam się za jedynaka. Ja też jestem jedynaczką. Niemożliwe. Bywa ciężko, prawda? Mój tata każe mi aktualizować jego profil randkowy i muszę mu edytować wszystkie jego zdjęcia. To szalone. Ja też muszę pomagać mojemu staruszkowi. Ciągle zostawia przypadkowe rzeczy w domu. Pewnego razu znalazłem jego okulary w zamrażarce. Życie jedynaka. Na zdrowie. Przepraszam, zauważyłem to wcześniej. Byłaś mężatką? Należał do mojej mamy. Jest piękny. To prawda. To jedna z ostatnich rzeczy, które mi zostawiła. Przykro mi. Chciała, żebym znalazła kogoś, kto sprawi, że poczuje się tak, jak ona przy tacie. Kazała mi obiecać, że jeśli kiedykolwiek go znajdę, włożę to do miseczki arancini i mu ją podam. Jeśli się nie udławi, zdaj jej test. Musisz tęsknić za mamą. Tęsknię. A jaka jest twoja historia? Dlaczego nie masz żony i 12 dzieci? Powiedzmy, że moja ostatnia dziewczyna nie potrafiła się zaangażować. Stchórzyła. Przystawka z kurzych łapek. Kurze łapki. Stary, dobry numer 6. Nie lubisz ich? Uwielbiam. Skoro tak bardzo je lubisz, możesz zjeść całe. Dobrze. Specjalny smażony ryż. To do podziału, tak? Jasne. Bierz, co chcesz. Więc co mówiłeś? Że moja ostatnia dziewczyna nie potrafiła się zaangażować. Zdradzała cię? Nigdy się do tego nie przyznała, ale znalazłem w mikrofalówce nie swoje bokserki. Miałam podobnie. Znalazłam czyjeś stringi w misce z owocami. I wtedy obiecałam sobie, że jeśli to by się powtórzyło, odcięłabym penis. Smażony owczy penis. Postawię to obok ciebie. Dzięki, Dan. Przepraszam, co mówiłaś? Odcięłabym go. Odcięłabyś go. Pani pierwsza. Wiesz co, ja nadal jem mój ryż. Może ty zaczniesz. Jak długo trwał twój ostatni związek? Kilka lat. Rozstaliśmy się jakiś czas temu, kiedy zmarła mama. Od tamtej pory z nikim się nie spotykam. Opiekuję się tatą. Jestem wszystkim, co mu pozostało. Bycie opiekunem to ciężka praca. Martwię się o to, co zrobi mój staruszek, kiedy mnie nie będzie w pobliżu. Oszczędzamy na wspólne wakacje za granicą. To miłe. Może pojedziecie razem na samochodową wycieczkę. Wycieczkę? Tak robił mój tata. Zabierał nas na długie weekendy w Góry Błękitne i na trasy międzystanowe. Ostatnim razem byliśmy rozsypać prochy mojej mamy. Tata powiedział: Lana, wszyscy jesteśmy skazani na góry na którymś etapie. Musimy skorzystać z okazji, pozostać silnymi, kontynuować życie i pokazać innym, że nawet góry można przenosić. Wygląda na to, że twój tata ma wiele przemyśleń. Tak, ma. Są teraz w lepszym miejscu. Tak. Teraz jestem tylko ja i mój tata. Myślałem, że coś nas łączy, ale nie sądziłem, że aż tak. Jądra kurczaka w panierce. Jedzenie życia. Możesz powiedzieć, że próbowałeś dwóch. Daj spokój. Nie spróbowałaś żadnego. Musisz zjeść swój owczy penis. Daj spokój, zjem jagnięcego penisa, jeśli ty zjesz kurze jądro. Nie, musimy zjeść w tym samym czasie. Nie, ty pierwsza. W porządku, jesteś tchórzem. Może. Przepraszam. Muszę iść do toalety. Sam, chcesz zamówić coś jeszcze? Raczej nie, Dan. Jasne. Czy szefowa dziś pracuje? Masz szczęście, pani ma dziś wolne. To dobrze. Chcesz rachunek? Tak, chętnie. Ciasteczka z wróżbą. Nie, nie, zostaw to. Naucz się cieszyć każdą minutą swojego życia. Postaram się. Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Idziemy? A co z rachunkiem? Chodźmy. Co? W porządku, chodźmy. Nie, nie możemy po prostu uciec. Nie uciekamy. Owszem, nie uciekamy. Nie możemy po prostu wyjść. To ty zaprosiłeś mnie na randkę. Nie mogę w to uwierzyć. Jak to uwierzyć? Zapłacę, ale to koniec. Koniec czego? Co to znaczy? To wszystko. Nie mogę znów być sponsorką. Sponsorką? Myślałem, że coś nas łączy. Łączyło. Słuchaj, Sam, umawiałam się już z aktorami. Myślałam, że jesteś inny, ale najwyraźniej nie. Za każdym razem, gdy umawiałam się z aktorem, czułam się, jakbym była dla nich tylko bankomatem. Już tak nie mogę. Na pewno się jeszcze gdzieś spotkamy, Lana. Obok kolejnego drzewa na trawie? Rachunek został zapłacony. Co? Na pewno? Tak. Sam zapłacił, kiedy poszłaś do łazienki. Zapłacił? On tu pracuje. Dostaje świetne napiwki. Jutro ma wieczorną zmianę. Wszystko i wszyscy mają swoje piękno, lecz nie każdy je widzi. Zak, jesteś następny. Jakbyś mógł powiedzieć swoje imię, wiek i agenta, a następnie obrócić się w prawo, w lewo i przodem do mnie. Gotowy? Jestem Zach Edwards, mam 24 lata, jestem od Diversity Zone Management. Gotowy? I akcja. Aby poczuć się jak superbohater, spróbuj Super Choc Chocolates już dziś. Świetnie. Grałem też Benjamina Hughesa w Tajemniczym Świecie Benjamina Hughesa. Interesujące. Dziękuję, Zak. Następny. Nie zapomnij swoich kwestii i nie śpiesz się. Tak, wiem, mamo. Cześć, jestem Jenny. Możesz poczekać na zewnątrz? Jeremy lubi mieć mnie blisko. Przepraszam, ale nie dosłyszałam twojego imienia. Sue. Dobrze, Sue. Jeśli możesz po prostu stać tam cicho, podczas gdy ja przesłucham twojego syna. Jeremy, powiedz nam swoje imię, wiek i agenta, a następnie odwróć się w lewo, w prawo i przodem. Gotowy? Tak. Jestem Jeremy Lee, mam 8 lat i jestem z Kido Plus Management. Gotowy na ujęcie? I akcja. Cięcie. Jeśli będziesz go rozpraszać, będziesz musiała poczekać na zewnątrz. Przepraszam, będę niewidzialna. Kamera gotowa. I akcja. Here is what you should do. The Super Chocolates is the best. Puts my, I mean, Mom, can we do it? Mamo, możemy powtórzyć? Cięcie, mamy wszystko. Możemy powtórzyć? Przykro mi, mam napięty grafik. Dziękuję bardzo za przybycie. Następny. Amadeo, powiedz nam swoje imię, wiek i agenta, a następnie odwróć się w prawo, lewo i przodem. Gotowy? Jestem Amadeo Fernandez, mam 21 lat, jestem od Act One Plus Management. Gotowy? Akcja. Aby poczuć się jak superbohater, spróbuj Super Choc Chocolates już dziś. Świetna robota, Amadeo. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przybycie. Tato, nie, to do mnie. W czym mogę pomóc? Czy to Tankstar Management? Tak, mówi David Tanks. Dziękuję za przesłanie danych klienta Sama Davisa. Właśnie przesłałam ci dla niego skrypt, który chciałabym, aby przećwiczył. Zrobię to. To znaczy poproszę o to mojego klienta Sama. Prześlę to do końca dnia. W porządku, dziękuję, Nina. Kim jest David Tanks? Mój agent, to znaczy ja. Ale nie przejmuj się tym, tato. Dlaczego? Wszystko pod kontrolą. Zjedz herbatniki i nie zapomnij o lekach, dobrze? Zaraz wracam. Nie pozwól, żeby Mia tobą pomiatała, Alex. Ona jest po prostu nadmiernie apodyktyczna. Cóż, znam lepsze słowo, żeby ją opisać, ale na razie się powstrzymam. Nie daj się jej zastraszyć, masz przyjaciół. Wspieramy cię. Jak poszły przesłuchania? Dobrze, idę dać to Bradowi. Właśnie tam idę, podrzucę to. Świetnie. Jest tylko jedna mama menedżerka. Zawsze jest 1 lub 28. Tak, ludzie są różni. Dobra, do zobaczenia. Będzie dobrze. Fiołki są niebieskie, czerwone są róże. Ktoś chce kolację zjeść z tobą dziś w biurze. Cześć, Alex. Nie widziałam cię. No cóż, lepiej pójdę do domu. Umieram z głodu. To słodkie, prawda? Mój Boże, to takie słodkie. Jutro walentynki, macie gotowe kartki? Ja moją podrzuciłam, zanim wyszłam z pracy. Super! A ty, Lana? Możliwe, że spłoszyłam moją randkę. Co? Zamówiłam dziwne chińskie jedzenie, któremu nie smakowało. Jakie? Kurze łapki, owczy penis i kurze jaja. No co? To był pojedynek na chińskie jedzenie. A potem nazwałam go tanim aktorem. Myślałam, że chcę uciec, żeby nie płacić za obiad. Byłam zażenowana, kiedy dowiedziałam się, że już zapłacił. Przeprosiłaś? Chciałam. Ale wyszedł. Czuję się okropnie, Kim. Wiesz, gdzie pracuje albo gdzie przesiaduje? Spędza czas w jakimś parku i pracuje w chińskiej restauracji, do której mnie zabrał. Świetnie, chodźmy tam. Która godzina? 17:30. Więc idź tam za godzinę, a jeśli go tam nie będzie, idź jutro do parku. Coś was połączyło, zaiskrzyło? Tak. Mieliśmy wiele wspólnego i był naprawdę uroczy i słodki. Jeśli ja mogłam podrzucić kartkę Bradowi, ty możesz iść i przeprosić. Nie mam nic do stracenia. Zdobądź go. Wiem, spóźniłem się. W porządku, kryłem cię, to tylko kilka minut. Dzięki, Dan. Masz tamten stolik. Dobranoc, żeby poćwiczyć moje umiejętności aktorskie. W czym mogę pomóc? Chciałabym zamówić smażony ryż i smażone jaja kurczaka. Na pewno chce pani je zamówić. Jadłem je wczoraj i były wyjątkowo pyszne. Zaraz podam smażony ryż i kurczaka. Sam, mogę zamienić z tobą słowo? Stąpasz po cienkim lodzie, Sam. Koniec ze spóźnieniami. I przestań używać klientów do testowania swojej gry aktorskiej. Przepraszam. Dan jest dzisiaj sam? Tak, ale to zły moment. Dobra, poczekam tutaj. Jak leci? Chciałaby pani stolik? Przyszłam przeprosić. Stolik tutaj, dziękuję. Proszę, niech pani usiądzie. Co ty robisz? Szefowa mnie obserwuje, nie patrz. Jeden zły ruch i wylecę. Chciałam tylko przeprosić. Nie wiedziałam, że wczoraj zapłaciłeś i zrozumiem, jeśli nie chcesz mnie więcej widzieć. Idzie, przeprosiny przyjęte. Zamów coś, cokolwiek. Jesteś mi to winna. Jest pani gotowa zamówić, czy przyszła pani tylko pogadać? Wezmę tylko jeden smażony ryż. Coś jeszcze? Nie. Zaraz przyniosę. Proszę bardzo, dziękuję. Jesteś wolny po pracy? Tak, może zabiorę cię na przejażdżkę. Brzmi fajnie. Do zobaczenia. To był rower mojej mamy. Ma z tyłu siedzisko. Jest naprawdę ładny. Mam dla ciebie też kask. Dzięki. Dobrze wyglądasz. Gotowa do jazdy? Myślę, że byłabyś świetna do Alwina i Wiewiórek. Nie, żartuję. Świetnie się dziś bawiłem. Ja też. Było miło. Może powtórzymy to jutro. Świetnie. Do zobaczenia. Te wersy są takie złe i tandetne. Po prostu to zróbmy. Zaczynamy. Gdybyś była słowami, byłabyś drobnym druczkiem. Rozumiem cię, stary. W porządku. Jakbyś sam to napisał. Gdybyś była słowami, byłabyś drobnym druczkiem. Gdybyś była słowami, byłabyś drobnym druczkiem. Gdybyś była słowami, byłabyś drobnym druczkiem. Chwila, która godzina? Cholera, spóźnij się na zmianę. Spóźniłeś się. Pana ojciec jest w szpitalu. Przepraszam, muszę iść. Jeśli wyjdziesz teraz, zwolnię cię. Dzień dobry, zespole. Adrian Cho wybrał tego mężczyznę na twarz Super Choc Chocolates, a jutro kręcona jest kampania reklamowa. Teraz wygląda jak superbohater. Jenny wykonała świetną robotę przy castingu. To prawda. Adrian poprosił mnie również o przypomnienie o nominacjach do nagrody Kobieta Roku w reklamie. Gratulacje dla Mii, która została oficjalnie nominowana. Widzimy się jutro na nagraniach. Mia, mogę zamienić z tobą słówko? Jasne. Cześć, Mia. Cześć, brat. Chciałem tylko podziękować za kartkę walentynkową. Nie ma za co. Była mało oryginalna. Fiołki są niebieskie, czerwone są róże. Ktoś chce kolację zjeść z tobą w biurze. Naprawdę mi to schlebia. Po prostu nie wierzę w związki biurowe. Jasne. Jesteś wspaniałą kobietą, naprawdę. Ale muszę zachować profesjonalizm. Zachowajmy to w tajemnicy, proszę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Dziękuję. Dla mojego kota Rogera Federera, dla ciebie i dla Brada. Gdziekolwiek jest. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dla najlepszego mężczyzny i kota w moim życiu. Przynajmniej wiem, że brat ma dobry gust, jeśli chodzi o kobiety. Ale taka szkoda, co? Kolejna stracona szansa. Przykro mi, Kim. Właściwie to wszystko w porządku. Wiesz co, Dave? Zdecydowałam, że zrobię to sama. Zawsze chciałam mieć dziecko i zrobię to z partnerem lub bez. Zaczęłam kurację hormonalną, zamrażam jajeczka na zapas i wkrótce wybiorę dawcę spermy. Znajdę spermę, która wygląda jak Brad. Będziemy z tobą, Kim. Kto to? Lana? Cześć, wejdź. Co tam? Nie powinnaś być z aktorem Samem? Nie pojawił się. Próbowałaś się do niego dodzwonić? Tak, nie odebrał. Potrzebujesz kieliszek szampana. Oj tak. Coś musiało się stać. Zadzwoni. Wiecie co? Wciąż nie mogę uwierzyć, że Mia zostanie wybrana reklamową kobietą roku. Kto by na nią głosował? Wyciągnijmy telefony i zagłosujmy. Zagłosuję na ciebie, Lana, a ja na ciebie, Kim. To dziwne. Jest napisane, że już zagłosowałam i można to zrobić tylko raz. Ale nigdy nie głosowałam. Może to jakiś problem techniczny. Jestem pewien, że możesz zagłosować na Lanę tradycyjnie. A ty, Lana? Co? Sam? A co jeśli mnie olał? To nie byłby pierwszy raz, prawda? To musi być jakiś nagły wypadek. Odezwie się, Lana, nie martw się. Może nie ma zasięgu albo coś mu wypadło. Skontaktuję się z tobą, Lana, jestem pewna, że ma dobry powód. Tak, poczekamy i zobaczymy. Chciałbym zobaczyć z bliska, kiedy Brad dawał mi kosza. W porządku, Brad. O mój Boże, to takie słabe podpisać się na czyjejś kartce walentynkowej. Musi dostać nauczkę. Nie zamierzałeś doprawić jej napoju? Jutro włożę czekoladę z lodem do lodówki i doprawię środkami przeczyszczającymi. Brzmi dobrze. Kanapka z Laną. Potrzebujesz sosów. Potrzebuję. Uśmiechnij się. Masz nas, nie potrzebujesz sama. Już w porządku. Napój gotowy, aż Mia złapie przynętę. Ty musisz być Zach. Jestem Mia. Jestem jednym z głównych twórców tej kampanii. Cześć, Mia. Mogę ci coś podać? Poproszę zimny napój. Jasne, zobaczę, co uda mi się wyczarować. Dla ciebie. Na zdrowie. Może nic się nie stanie przez pół godziny. Ulotka mówi o 15 minutach dla normalnej dawki. Ale potroiłem ją. Cisza na planie. Dobra, gotowi. Kamera? Poszła. Akcja. Cięcie. Jeszcze raz. Wszystko w porządku, to zupełnie naturalne. Spróbuj jeszcze raz. Kamera? Kamera poszła. Gotowy? Będzie dobrze. I akcja. Przepraszam, naprawdę muszę iść do łazienki. 5 minut przerwy. Dave, możesz zajrzeć do Zaka? Ja? Tak, ty. Jest tu inny Dave? Dobra. Robi się. Zak nie dokończy nagrania. Co zrobimy? Nie możemy stracić tej kampanii. Zadzwonię do Jenny i znajdziemy innego aktora. Tak, ale Adrian wybrał Zaka. To lepsze niż utrata całej kampanii. Musisz mi zaufać. Dobra. Zak nie da rady, ma biegunkę. Jak idzie? Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Znajdziesz mi szybko innego aktora? Zrobimy przerwę na lunch. Mam nadzieję, że kiedy skończymy, będziemy mieli aktora, który nie pierdzi na planie. Aktor Sam. Nie. Kim jest aktor Sam? Jej chłopak. Zadzwoń do niego, Lana. Jesteśmy zdesperowani. Powiedz mu, że od tego zależy twoje życie. Pomogę mu z piosenką. Nawet nie wiem, czy przyjdzie. Nie odpowiada na moje SMS-y. Po prostu spróbuj. Dobra. Jakieś wieści? Nic. Wygląda na to, że kochanek nie przyjdzie. Lepiej się spakujmy. Czemu? Jesteś nowym reżyserem? Kogo my oszukujemy? Kawaleria nie przybędzie. Zwijamy się. Czekaj. Przyszedł aktor Sam. Sam. Myślałam, że nigdy nie przyjdziesz. Przepraszam, mój tata miał atak serca. Telefon mi padł i nie mogłem się z nikim skontaktować. Dopiero kilka godzin temu udało mi się zdobyć ładowarkę. Nie zniknął, bardzo słodko. Cześć, Sam. Jestem Rod, reżyser. Pewnie o mnie słyszałeś. Oczywiście, że tak, Rod. Cześć, Sam. Jestem Jenny. Oto twój strój. Możesz skorzystać z męskiej łazienki po lewej, dobrze? Dave, możesz pokazać Samowi piosenkę? Jasne. Chodź ze mną, Sam. Jestem Dave. Pokażę ci ruchy i piosenkę. W porządku. Gotowy? Gotowy jak nigdy. Powodzenia. Cisza na planie? Jak on się czuje? Będzie dobrze. Kamera? Kamera poszła? Chcę tylko, żebyś wyszedł i wskoczył jak superbohater, dobrze? I akcja. Cięcie. Możemy to oznaczyć? Tym razem bardziej na środku. Dobra? Kamera poszła? Akcja. Here is what you should do. The Super Chocolates is the best. Puts your taste buds to the test. Try it, eat it, taste it. Gives you that ooh superhero feeling. Oh yeah. Good. Just forgot the. Zapomniałeś o kwestii, aby poczuć się jak superbohater. Spróbuj Super Choc Chocolates już dziś. Jeszcze raz. Nagramy wszystko w jednym ujęciu. Kamera? Kamera poszła. Akcja. Try it, eat it, taste it. Gives you that ooh superhero feeling. Oh yeah! For that super feeling, try a Super Choc Chocolate today. God. Cięcie. Myślę, że mamy to. Mamy to. Dzięki, Sam. Dobra robota, stary. Mógłbym dostać coś do picia? Tak, przyniosę ci. Uratowałeś nam dzisiaj tyłki. Dzięki, Sam. Odwaliłeś kawał dobrej roboty. Masz wielki talent. Musisz przyjść na rozdanie nagród Kobiety Roku w reklamie w tę niedzielę. To zależy od zdrowia taty. Wciąż jest w szpitalu. Jasne, przepraszam. Dave, to może być trochę nie na miejscu, ale czy mógłbyś rozważyć bycie moim tymczasowym agentem? Będę twoim osobistym menadżerem. Super, dzięki. Później podam ci szczegóły. Proszę. Dzięki, Lana. Może spotkamy się później. Byłoby super. Muszę wracać i zobaczyć się z tatą. Oczywiście. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia. I ja też. Świetna robota. Dzięki, Lana. Adrian, przepraszam, że musieliśmy zmienić aktora w ostatniej chwili. Nie podoba mi się to, brat, ale zapewniam cię, że Jenny wykonała świetną robotę. Dzięki, Mia. Cześć, Adrian. Cześć, Mia. Przy okazji, Mia jest czołową kandydatką do tytułu Kobiety Roku w reklamie. Interesujące. Mogę w czymś pomóc, Alex? Przeczytam to później. Do zobaczenia na rozdaniu nagród. Lana, dzięki, że ze mną jesteś. Jestem tu dla ciebie. Miło cię znowu widzieć, Kim. Cześć. Czy Lana może zostać ze mną? Zazwyczaj wpuszczamy tylko rodziny. Lana jest rodziną. W takim razie dobrze. Robiłaś sobie zastrzyki hormonalne, a dziś wybierasz dawcę nasienia. Masz do wyboru sztuczne zapłodnienie lub naturalne poczęcie. Jaka jest różnica? Sztuczne zapłodnienie ma 70% skuteczności, a naturalne poczęcie 15%. Sztuczne zapłodnienie kosztuje jednak trochę więcej. Chciałabym zrobić sztuczne zapłodnienie, ale raczej mnie na to nie stać. Nie, Kim. Co nie? Wybierz sztuczne. Nie. Pomogę ci. Nie sprzedasz pierścionka swojej matki. Opiekujesz się mną całe życie i to samo tata zrobił dla mamy. Kocham cię. Mama chciałaby, żebym to dla ciebie zrobiła. Dziękuję. Macie coś wspaniałego. Co za urocza para. Nie jesteśmy lesbijkami. Kocham Kim jak siostrę. Myślałam, że... Przepraszam za nieporozumienie. Spójrz na listę dawców spermy, a ja zajmę się papierkową robotą. Dziękuję. Dobra, chodźmy na zakupy. To jak randki online, ale z dawcami spermy. Spójrz na tego. Paul 007. Cześć, jestem Paul. Cieszę się, że mogę podzielić się informacją, że ponad 50 kobiet było ze mną w ciąży i wszystkie mają zdrowe dzieci. Dziecko będzie miało zielone oczy i ciemnoczekoladową skórę. A nie, jasną skórę i czekoladowe proste włosy. Mam wyższe wykształcenie i pracuję w IT. Brzmi dobrze. Mądre dziecko z technicznym umysłem. Może nie. Może dziecko pójdzie w moje ślady z moimi kreatywnymi dziwactwami. Może. Spójrzmy na pana sportowca. Cześć, byłem zawodowym piłkarzem i z radością informuję, że dwie urocze panie urodziły najlepszych chłopaków. Moją najlepszą cechą są mięśnie. Cóż, zrobił dwie literówki, panie i mięśnie. Następny. Trochę ostro. ale ten następny wygląda dobrze. Pan rude włosy i piegi. Jestem dobrze wykształcony. Uwielbiam pić z panienkami. Brzmi trochę jak irlandzki elf. Przyjrzyjmy mu się. Ma tylko 5 stóp, czyli jest dla mnie za niski. Poza tym lubi pić, więc oznacza to, że dziecko też może lubić pić. Wiesz co? Podoba mi się ten pierwszy. Myślę, że zostanę przy nim. Tak podpowiada mi instynkt. Tak? Tak. To twoja decyzja. Myślisz, że powinnam wybrać sportowca? Tego nie powiedziałam. Po prostu wybierz to, co uważasz za najlepsze. Dobra. Podjęłaś już decyzję? Tak. Zdecydowałam się zostać mamą z Paul 007. Wiesz, co mam na myśli. Tak, wiem, ale przejdziemy przez to. Przynajmniej mamy siebie. Będę musiał do niej zadzwonić, wyjaśnić. Cześć Sam, tu Jane z pomocy medycznej dla seniorów. Bardzo mi przykro, że zostawię tę wiadomość, ale twój ojciec umarł zeszłej nocy. Cześć, tato. Jak minęła podróż? W porządku. To dobrze. Co się stało? Facet, o którym ci mówiłam, Sam, zaczął spotykać się z inną dziewczyną. Powiedział ci to? Widziałam go z nią w parku. Nie oceniłaś zbyt pochopnie? Po prostu chcę tego, co wy mieliście z mamą. Ale czuję, że z Samem nic nie idzie zgodnie z planem. Dzięki, Alex. Bądź tak miła. Odwal się, suko. Dziękuję. Wszelkie pytania mediów dotyczące mojego klienta Sama Davisa proszę kierować do mnie, Dave'a z Tankstar Management. To mój klient numer 1. Twój jedyny klient, Sam. Jak się czujesz? Wszyscy wiemy, że Mia dziś wygra. Jak się czujesz w sprawie z Samem? Widziałam go w parku z inną dziewczyną. Na pewno? Tak. Był tak w ciebie wpatrzony. Pewnie przygotowuje się do przesłuchania. Wyglądali na bardzo zżytych, Kim. W każdym razie, nie wiem. Chcę tylko z nim porozmawiać. Porozmawiasz. Dobry wieczór paniom. Świetnie dziś wyglądacie. Dziękuję. Wyglądasz bardzo przystojnie, Brad, i kompetentnie. Dziękuję, Kim. Wyglądasz wspaniale i kompetentnie. Muszę dobrze wyglądać, żeby przyjąć nagrodę. Idziemy? Panie i panowie, proszę o zajęcie miejsc. Dziś jest ta noc. Oto nasza kampania dla Cho Cho Cats, sponsora tegorocznych nagród Kobiety Roku w reklamie. Cho Cho Cats, jedzenie dla ciebie. Spróbuj, by poczuć się jak w niebie. Super Choc Chocolates najlepiej smakują, kubki smakowe tego potrzebują. Zjedz, spróbuj, posmakuj, jak superbohater się poczuj. Aby poczuć się jak superbohater, spróbuj Super Choc Chocolates już dziś. A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście. Ogłoszenie tegorocznej zwyciężczyni. Tegoroczną nagrodę Kobiety Roku w reklamie otrzymuje... Drogi Adrianie Cho, informujemy, że Mia Boyce oszukiwała i użyła swojego i cudzego nazwiska, aby zagłosować na siebie jako Kobietę Roku w reklamie. Dowodem są załączone zrzuty ekranu. Tak, to prawda. Użyła mojego imienia. Nie, to nieprawda. Powinnaś już iść. Przykro mi, proszę państwa. To wszystko zmienia. W takim razie nasza nagroda trafia do również z Price Advertising naszej wicemistrzyni Lany Ong. Lana, zapraszam na podium po odbiór nagrody. Cześć wszystkim. Naprawdę nie spodziewałam się, że tu dziś będę. Chcę tylko powiedzieć, że z wielką przyjemnością przyjmuję tę nagrodę. Ale ta nagroda nie byłaby możliwa bez mojego zespołu. Dave, Kim, Mia i Brad Price, nasz lider. Zrobiliśmy to razem. Chcę też powiedzieć, że zdałam sobie sprawę, że życie daje bardzo niewiele okazji takich jak ta. A najbardziej żałuję, że nie doceniam tego, co mam, dopóki to nie minie. W związku z tym jestem niezmiernie wdzięczna za tę nagrodę i możliwości, które przyniesie. Dziękuję za docenienie ciężkiej pracy mojej i mojego zespołu. Dziękuję. Alex, ty też byłaś świetna. Dzięki, Alex. Założę się, że miałaś wiele wspólnego z moją dzisiejszą wygraną. Świetna robota, Alex. I świetna przemowa, Lana. Dobra robota. Kim, chciałabyś dołączyć do mnie przy barze na drinka? Jasne. Wybaczcie. Lepiej pójdę zobaczyć się z moim klientem samym. To takie słodkie. Gratulacje, Lana. Dziękuję. Lana, tamten dzień w parku. Chcę wyjaśnić. Nie, w porządku. Spotykasz się z kimś nowym. Nie, to Chloe, moja siostra. Mój tata zmarł w zeszłym tygodniu i musiałem się z nią skontaktować. Tak mi przykro. Tak, ostatnie dni były ciężkie. Ale muszę ci to powiedzieć, Lana. Chcę się z tobą spotykać. Może umówimy się w przyszłym tygodniu? Tak. Byłoby miło. Chodźcie zrobić sobie ze mną zdjęcie. Rok później. Sam sprzedał rower, by dać Lanie nowy pierścionek zaręczynowy. Niedługo rozpoczyna zdjęcia do filmu pełnometrażowego. Lana została dyrektorem kreatywnym w Brad Price Advertising. Dave został pełnoetatowym menedżerem w Tankstar Management. Kim jest dumną mamą. Została dyrektorem kreatywnym wykonawczym w Brad Price Advertising. A brat nie ma już nic przeciwko randkom biurowym. Cieszy się rolą taty w domu przez pierwszy rok życia ich dziecka. Alex nadal pracuje w Brad Price Advertising jako copywriter. Mia pracuje w lokalnym warzywniaku, liczy na awans. Życie nie zawsze toczy się według scenariusza, ale tak długo jak to akceptujemy i cieszymy się podróżą, życie czasami bywa nawet lepsze niż w scenariuszu. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.